Witamy Państwa. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Dziektarzew w gminie Lutomiersk w województwie łódzkim na polu produkcyjnym kukurydzy na ziarno u klienta firmy ProCam. Dzisiaj w ramach Ligi Mistrzów Plonowania podejmujemy próbę bicia rekordu Polski w największym plonie ziarna kukurydzy z 1 hektara. Kukurydza, na której podejmujemy dzisiaj próbę bicia rekordu, to odmiana Citadel. Jest to nowość w ofercie ProCam na sezon 2023. Jest to typowa odmiana ziarnowa z grupy odmian średniopóźnych OV270 z hodowli Majzadur. Jest to mieszaniec pojedynczy w typie mocnego dęta, charakteryzujący się bardzo wysokimi plonami ziarna, które uzyskuje w różnych warunkach glebowych, pogodowych, a zwłaszcza w warunkach suszy. W dniu 4 listopada na polu pana Zbigniewa padł rekord województwa łódzkiego. W klasie największy plon ziarna kukurydzy ma się 17,7 tony z hektara o wilgotności 14%. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Proszę. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. Gratulacje, panie Zbyszku. Dziękuję bardzo. Thank you.